Zbieramy przede wszystkim na zakup pomp insulinowych dla dzieci chorych na cukrzycę z terenu Jeleniej Góry. Będzie 6 walk. W walce wieczoru wystąpi Mariusz Cieśliński. Może uda mi się tutaj rozmawiać chwilę z Izu. Może Izu też zawalczy. Jak nie, to mam przecież z Dolnego Śląska mnóstwo wspaniałych pięściarzy, amatorów i Rafał Kaczor, Krzysztof Sadłoń, Mariusz Burzyński. Także jest chłopaków dużo. Już tam z nimi rozmawiałem. Teraz zmienił się tylko termin imprezy. Miał to być 6 października, tydzień po gali w Hiltonie, gdzie miałem walczyć. Wyskoczyła inna propozycja walki we Włoszech, więc no muszę zmienić termin imprezy, bo sama organizacja to jest naprawdę mnóstwo rzeczy. Tym bardziej, że chciałbym to zrobić tak naprawdę fajnie. No będziemy zbierać na, tak mówię, na pompy. Będzie turniej, 6 walk połączony z koncertem hip-hopowym Fu, z licytacją pozyskaną od ludzi z pierwszych stron gazet. Takim dodatkowym elementem tej licytacji, na który wpadłem, to będzie to, że będzie rzutnik telebim, na którym będą się wyświetlać filmiki nakręcone z ludźmi, którzy przekazują dane gadżety. Mam już pana Michała Żeblowskiego od Hani Śleszyńskiej, od Przemka Salety. Przemek Saleta dał puchar i mówi, że puchar ma dla niego wielką wartość sentymentalną, bo puchar jest za uduszenie Marcina Najmana. Także no, fajne te filmiki są. Myślę, że będzie to fajne uatrakcyjnienie tej licytacji. No, myślę, że uda nam się dużo nazbierać pieniędzy, bo jest dużo dzieci potrzebujących. No, pompy to jest taka przepustka do normalnego życia dla takich dzieciaków. Także mam nadzieję, że ludzie będą hojni i że uda się dużo nazbierać. Także myślę, że dużo by o tym gadać, także na pewno coś będziemy mogli o tym napisać fajnego, także w późniejszym czasie.